Hej, witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku zapraszam Was na paczuszkę. Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o paczce, która do mnie dotarła niedawno. Paczuszka była od Alusi 842, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję jej za wspaniałe dary. Z Alusią tak zgadałyśmy. Ona potrzebowała kilka polskich rzeczy, a ja miałam ochotę na Kiko. Tak więc zgadałyśmy się i o to dotarło. Mam nadzieję, że wszystkie rzeczy pokazuję, bo ja już wypakowałam i oczywiście wszystkie stosuję, tak więc wybaczcie mi, jeśli coś pominę. Oczywiście pierwsze co przyciągnęło moją uwagę i moje serce po prostu rozpłynęło się, zakochałam się w tym produkcie. Jest to lakier Kiko. Lakier ten, moi drodzy, jest to piękna czerwień, 238, taki numer. Przepiękna, piękna, wspaniała, najpiękniejsza czerwień i wyśmienity lakier. No po prostu wszystkie lakiery, jakie w życiu miałam, to nie umywają się do tego. Jedna cieniutka warstwa pokrywa całą płytkę paznokcia, nie robi żadnych smug, nic nie przebija i trzyma się mega, mega długo. Tydzień, ponad tydzień, super. Pranie, mycie, sprzątanie, drapanie, nic nie zdziera tego lakieru, tak więc jestem bardzo, bardzo happy. I na pewno ten lakier będzie gościł u mnie często na pazurach. I w najważniejszych dniach mojego życia na pewno będzie on ze mną. Jest to przepiękny kolor. Czerwień, jak wiecie, ja kocham czerwień i koral. Wyśmienite i jeśli będę miała jakiś dostęp do Kiko, to na pewno pokuszę się o takie lakiery, bo są super. 11 ml. Dobra, no co jeszcze? Ala przysłała mi oczywiście bardzo piękny liścik, przepiękny. I dołączyła jeszcze krem do rąk Hello Kitty. Jeszcze go nie zaczęłam, ale czeka na swoją kolej. Kolejna fajna rzecz, której nie widziałam u nas, a naprawdę jest bliska mojemu sercu, jest moim ulubieńcą, jest to taka kredka z Maybelline. Niestety jest ona już trochę zdarta, bo ją stosuję cały czas, muszę ją naostrzyć. Jest to szminka. Szminka w kredce, piękny kolor. Czekajcie zaraz. Taka, nie wiem czy będzie widać, róż z pięknym połyskiem. Wyśmienicie gładka, taka nawilżająca, taka super kremowa, no super, super, super. Bardzo fajna i nie wiem, mam nadzieję, że są takie kredki u nas, a jak nie, to niebawem dotrą. To bardzo fajna sprawa. Kilka kredeczek jeszcze dostałam. Wszystkie są? Z The Body Shop? Chyba tak. Nie. Dwie z H&M i dwie z The Body Shop. Te są z H&M, taka granatowa z drobinkami i czarna z drobinkami. I dwie z The Body Shop, biała i brązowa. Biała właśnie mi się kończy, tak więc super. Cieszę się, że dostałam od Ciebie, Alu, tą białą kredkę. Wszystkie są super fajne, mięciutkie. Będą na pewno w częstym użyciu. O, wypadają. Mam nadzieję, że się nie połamała. Zrobię Wam słocze. Mam nadzieję, że coś będzie widać. To jest szminka, to jest biała, brązowa, granatowa. To jest naprawdę ciemna granat i czarna. Nie wiem, czy zobaczycie, że te dwie ostatnie są z takimi drobinkami. Bardzo fajnie wyglądają na powiece. Zawsze taki, dają taki look wieczorowy, bardzo fajnie. Tak, dostałam kilka próbek z wiśni i maskę wodną? Chyba tak. Którą zaraz pójdę, spróbuję, zobaczymy co to. Mam nadzieję, że wszystko pokazałam. I ma również, mam nadzieję, Alu, że te moje malutkie, skromniutkie prezenciki też Ci przypadną do gustu. Ja jestem mega, mega szczęśliwa, mega zadowolona. Po prostu lakier Kiko, ja się z nim nie rozstaję, będę z nim spać
i będę go wszędzie ze sobą nosić. Tak więc dziękuję, dziękuję. Wielkie buziaki dla Ciebie, Alu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy oglądają mnie. Powiedzcie mi, co Wy sądzicie o firmie Kiko. Czy macie styczność? Czy też jesteście tak zakochani w lakierze Kiko? I co sądzicie o kredkach The Body Shop i Rehan? Ściskam, całuję. Pa!